Dobrze jest być w kontakcie ze swoim ciałem. To na bardzo wielu różnych poziomach. Dobrze jest uważnie być w kontakcie z tym, co się w nim dzieje. Gdzie się rodzą jakieś napięcia, usztywnienia, gdzie twój oddech staje się płytszy. Mówię o tym wszystkim, bo w tej dzisiejszej Ewangelii jest takie fajne zdanie. Ona poczuła w ciele, że jest uzdrowiona. Jakoś to, co przychodzi do nas od Boga, przechodzi również przez ciało. I to chodzi nie tylko o uzdrowienie, ale chodzi w ogóle o to, że gdy Bóg wchodzi w nasz świat, to jakoś to się też staje odczuwalne dla nas. Skutki tego przyjścia. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, czuję Boga, bo Boga się poczuć nie da. Natomiast zmiany, które w nas się dokonują, można i dobrze, fajnie jest je rejestrować.